4-1 to jest wynik wczorajszego spotkania Manchester City-Arsenal. Spotkania, w którym Manchester City pokazał totalną dominację nad zespołem Mikela Artety. Pep Guardiola daje lekcję swojemu byłemu uczniowi i tak naprawdę w tym momencie bardzo mocno zbliża się do zwycięstwa w lidze. Jak reprezentują dane opty, ma 91% szans, jeżeli się nie mylę, na to, żeby podnieść trofeum Premier League na koniec sezonu. Arsenal być może wypuścił z rąk ostatnią szansę, żeby ten tytuł Premier League zdobyć. Natomiast do tabeli przejdziemy na koniec. Zaczynamy od fenomenalnego Erlinga Haalanda oraz Kevina De Bruyne. Zaczynamy od tych zawodników, ponieważ to oni nie tylko liczbowo, ale jeżeli chodzi o swoją rolę na boisku, spowodowali, że Manchester City wygrał tak wysoko. 2,22 oczekiwane bramki. Statystyka XG, która daje do zrozumienia, że Manchester City był po prostu zespołem lepszym. Stosunek 0,52, jeżeli chodzi o Arsenal. Manchester City wykorzystał między innymi to, że Thomas Partey operował w centralnej części boiska i nie wychodził za bardzo w te półboczne sektory, gdzie operował Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne schodził sobie właśnie w te sektory i to powodowało wyciąganie również środkowych obrońców i między innymi w takiej sytuacji Kevin De Bruyne bardzo dobrze się usytuował, żeby otrzymać podanie od Haalanda, który ściągnął na siebie Roba Holdinga i Haaland zaliczył w tym meczu dwie asysty, między innymi jedna była taka, w której on zszedł do tego sektora, otrzymał górną piłkę, opanował ją, wziął na siebie zawodnika, zagrał do przodu, do De Bruyne, a ten fenomenalnym rajdem przypieczętował szybkie prowadzenie Manchesteru City. I nie chcę powiedzieć tutaj, że Arsenal nie odrobiłby tej straty, ale ta bramka City bardzo mocno podcięła skrzydła zespołowi Artety. Uważam, że tutaj zawodnicy Manchesteru City po prostu byli dużo lepsi. Było widać to doświadczenie, było widać to obycie, było widać to, że Arsenal potrzebuje jeszcze roku, dwóch lat, żeby włączyć się do takiej prawdziwej rywalizacji. Między innymi zwróćmy uwagę na to, że zawodnicy, którzy weszli później na boisko, czyli Trossard, czyli Jorginho, to zawodnicy, którzy dali dużą jakość, jakby pobudzili ten zespół do kolejnej walki. Nawet wszedł ten młody zawodnik, nie chcę przekręcić, Nelson i kilka, dwie, trzy akcje gdzieś tam próbował driblingiem sprawić, żeby ten zespół Arsenalu ruszył do kolejnych ataków, ale niestety gdzieś nie udało się tego zrealizować w pełni. Udało się zdobyć bramkę i zdobył ją Rob Holding. Rob Holding, który był bardzo mocno krytykowany przed spotkaniem, dlatego że miał zastąpić Salibę, który był podstawowym obrońcą. Wielu fanów Arsenalu komentowało to, że dałoby naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby William w tym spotkaniu zagrał zamiast Roba Holdinga. Holding nie zagrał wcale złego spotkania. Oczywiście nie był rewelacyjny, natomiast myślę, że tutaj jakość zawodników, przeciwko którym grali, po prostu dało o sobie znać. Dodatkowo bramkę dołożył jeszcze Stones i wynik 4-1. Trzeba docenić na pewno Arona Ramsdale'a, jeżeli mówimy o defensywie Arsenalu, ponieważ uratował zespół Artety kilkukrotnie przed stratą bramki. I ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy, gdyby nie Anglik między słupkami. I tak jak gdzieś tam popełniał błędy, tak tutaj znowu jest bohaterem i znowu jest osobą, która ratuje zespół, przynajmniej przed wyższą porażką. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, to jest obrona City. Obrona City to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Jak sobie spojrzymy, Akanji, Diaz, Stones, Walker, to jest czwórka, która grała w defensywie, ale nie przypadkowo spoglądam na monitor, bo kontuzjowany Ake, wciąż zawieszony jeszcze Mendy, być może wróci, nie wiem jak ta sytuacja jego prawna wygląda, ale mamy jeszcze Laporta, który jest minimalnie bez formy, a także Sergi Gomeza, więc gdzieś tych
obrońców do dyspozycji. Guardiola ma topowych, dodatkowo ma Edersona, który fenomenalnie gra nogami. I tutaj Stones może nie operował w tym spotkaniu wyżej, tak jak w poprzednich spotkaniach, nie wchodził do tej linii pomocy, ponieważ Rodri znakomicie wypełniał rolę takiej szóstki, tak samo jak Gundogan, który w tym meczu City operowało bardziej w takiej formacji 1-4-2-3-1, gdzie Gundogan i Rodri schodzili po grę i tworzyli przewagę właśnie razem z De Bruyne schodzącym do bocznych półsektorów, a w późniejszej fazie również Silva. Bernardo Silva wchodził do środka, po zejściu Gundogana został przesunięty do środka i też to fenomenalnie wyglądało. Bernardo Silva tak naprawdę z piłką bawi się z przeciwnikami i wygląda to, jakby sprawiało mu to po prostu ogromną radość. Walker ze swoją dynamiką w ogóle wyłączył Zinchenko i nie dał przeciwnikowi ani chwili wytchnienia, także ta obrona jest fenomenalna i teraz jestem ciekaw, ale to na pewno omówimy w filmie o Lidze Mistrzów, jak wypadnie ten zespół, jak wypadnie ten kolektyw, jak wypadnie ta cała ekipa w starciu z Realem Madryt. Na pewno Haaland będzie tutaj kluczowy, De Bruyne będzie tu kluczowy. Zobaczymy właśnie, jak wypadnie ta obrona. Natomiast przed Arsenalem jeszcze trochę czasu budowania. I przechodzę do ostatniej rzeczy. Co dalej? Sytuacja w tabeli. To krótkie podsumowanie. Zakończymy zajrzeniem do tabeli. Arsenal wciąż jest pierwszy. Ma 33 mecze rozegrane w stosunku do 31 Manchesteru City. Ma 75 punktów do 73. Zatem Manchester City może po prostu jedną wygraną przeskoczyć swoich przyjaciół z Londynu i zapewnić sobie mistrzostwo. Do końca ligi zostało im na pewno kilka spotkań, ale tak spoglądam, to tak naprawdę Arsenal troszeczkę na własne życzenie. Ja widziałem ten mecz z Southampton, to troszeczkę na własne życzenie ten remis. Wcześniej remis z West Hamem i wcześniej remis z Liverpoolem. I tak jak jakby po klasie zespołu można wybaczyć remis z Liverpoolem, jeden z tych meczy West Ham z Southampton po prostu trzeba było wygrać. I mając przewagę nie 75, a mając 77 punktów, mamy przewagę w tym momencie 4 oczek. To też jest gdzieś tutaj na styku. Natomiast to daje jeszcze większą nadzieję, bo wystarczyłoby, że Manchester City potknie się raz. Natomiast w tym wypadku wychodzi, że na własne życzenie oba zespoły po prostu w takiej sytuacji się znalazły. Miejmy nadzieję, że ta walka już się nie zakończyła, chociaż myślę, że to może być koniec, ale też dla informacji podam, jakie mecze czekają Manchester City w lidze. Tutaj czeka ich Fulham, West Ham, Leeds United, Everton, Chelsea, Brighton, Brentford. Takie zespoły czekają Manchester City, natomiast jeżeli chodzi o Arsenal, tutaj czekają ich spotkania z Chelsea, z Newcastle, Brighton, Nottingham Forest, Wolves. Także myślę, że oba terminarze nie są zbyt proste, natomiast gdzieś tutaj Manchester City ma lekki advantage, ale też trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt. Manchester City gra wciąż w lidze, bo wiadomo, gra w Lidze Mistrzów, bo awansowali dalej i gra jeszcze finał FA Cup. Więc tak jak finał FA Cup jest ostatnim meczem jakby po rozgrywkach, mamy tutaj dwa półfinały po Leeds, w międzyczasie Everton i potem Chelsea. Więc gdyby Chelsea może troszeczkę się odkopała, być może jest tutaj jeszcze cień nadziei. Natomiast fani Arsenalu muszą mi wybaczyć, ale bardziej muszą wybaczyć swojemu zespołowi, bo to jest ich sprawa, że tak zrąbali sobie końcówkę za przeproszeniem sezonu. Mieli trzy spotkania, z których dwa zremisowali. Przepraszam, trzy zremisowali i teraz ten mecz o mistrzostwo, który nie byłby meczem o mistrzostwo, nawet jakby przegrali, gdyby oni po prostu z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami po prostu zagrali na miarę swoich umiejętności i zdobyli trzy punkty. Niemniej było to ciekawe widowisko, widowisko, które zapewniło nam emocje, zapewniło nam długie wyczekiwanie. I chyba teraz następnym meczem, na który tak będziemy mocno czekać, właśnie jest starcie Realu z Manchesterem City. Aczkolwiek ja też bardzo chętnie obejrzę spotkanie Milanu z Interem, bo uważam, że to też będzie ciekawy mecz. Tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę
i pozdrawiam bardzo serdecznie.